Cześć i czołem, ja nazywam się Karlik, a to jest kolejna prezentacja nowego czempiona League of Legends, Lissandry. Będzie ona magiem, którego głównym atutem jest spowalnianie oraz zamrażanie przeciwników. Okej, przejdźmy sobie do omówienia jej umiejętności. Na początku jak zawsze mamy pasywkę i w tym przypadku jest to Iceborn. Co 18 sekund następna umiejętność Lissandry nie kosztuje nic many. Czas odnowienia Iceborn skracamy za każdym razem o 1 sekundę, gdy spowolnimy przeciwnika za pomocą umiejętności. Pod Q mamy Ice Shard. Lissandra wysyła lodowy pocisk, który przechodzi przez wszystkie cele napotkane na drodze. Zadaje przy tym obrażenia oraz spowalnia. Pod W mamy Ring of Frost. Lissandra dookoła siebie zadaje obrażenia oraz zatrzymuje wszystkich przeciwników. Pod E mamy Glacial Path. Wiedźma wysyła lodowy szpon, który na swojej drodze zadaje obrażenia. Po ponownej aktywacji tej umiejętności, Lissandra teleportuje się do aktualnej lokacji pazura. I na sam koniec jako ultimate mamy Frozen Tomb. Jeśli Lissandra rzuci ten czar na wrogiego championa, to ogłusza go na 1,5 sekundy. W przypadku, gdy wiedźma rzuci ten czar na siebie, staje się nieśmiertelna na 1,5 sekundy, z tym, że przez ten czas nie może nic zrobić. W obu przypadkach powstaje magiczne pole, które zadaje obrażenia oraz spowalnia przeciwników. I okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o nowego championa. Jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie go ocenić, bądź zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Na sam koniec zostawiam Was z animacjami Lissandry. Mówił dla Was Kelik, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, na razie, cześć. I make cold look hot. I've been killing your kind for centuries.